Witajcie w nowym vlogu. Zaczynamy dzień. Słuchajcie, jest godzina przed 12, a w pół do. Dobra, jest za 15:12. W ogóle i tak jestem przed czasem, bo myślałam, że wyjadę o godzinie 12, ponieważ jadę do kina, trochę się odstresować. Jadę na Top Gun Maverick, jeśli się nie mylę, taki jest tytuł, z Tomem Cruise'em. Dzisiaj jest chyba pierwszy dzień w ogóle premiera filmu w kinie, więc jadę obejrzeć sobie, jadę w dzień, ponieważ wieczorem no, nie mogę wyjść, pewnie dzisiaj będzie live w ogóle na celebrytkach. I tak, co ja miałam powiedzieć? Spakowałam właśnie. Biżuterię z rana, więc dzisiaj paczuszki wcześniej wychodzą. Właśnie podrzucę tylko je do skrzynki, nawet nie na pocztę, do skrzynki. Przygotowałam się na ten dzień. Powiem wam, że jestem bardzo zdenerwowana, dlatego idę się trochę odstresować. Zajdę też do Primarka, więc nie wiem, czy uda mi się coś tam nagrać, czy nie. Po koszulki na talce, takie, które sobie wzięła, bo są bardzo fajne i chciała po prostu inne kolory, jeżeli będą, bo z tego co tak kojarzę, chyba były tylko i wyłącznie czarne, więc nie wiem, a chciałabym właśnie, żeby był biały. O, jedzie właśnie Argos, ale nie, to nie do nas. Nic nie zamawiałam z Argosa? Nie, Amazon. Właśnie zamówiłam, słuchajcie, tak, stres mam mega, ponieważ właśnie wczoraj weszłam na Amazon. Tak, jestem z tego dumna mega, naprawdę bardzo się cieszę. To jest jakby kolejny taki krok, wiecie, żeby ten mój biznes się rozrastał z biżuterią. I dzisiaj mam takiego stresa, ponieważ próbuję tam dodać produkty, coś tam mi nie wychodzi, wiecie, to jest zupełnie nowy, jakby nowa aplikacja, nie wiem dokładnie jak to się robi, jak jeśli nie było takiego tutorialu, jak to w ogóle ugryźć to, więc próbuję. Coś tam wychodzi, że niektóre nawet... że nie wychodzą jakby innym ludziom, nie wiem jak to powiedzieć, suppressed, czyli oni jakoś muszą to tam sprawdzić dokładnie i mam się odezwać do jakiegoś tam, do jakiegoś centrum online. Właśnie muszę to rozgryźć, bo niektóre listingi, które wrzucam, niektóre produkty normalnie są, a niektóre jednak nie, więc nie wiem dlaczego. Próbuję jakoś takie, wiecie, dojść, żeby to miało ładnie to wyglądało, były spójne. I się stresuję, bo siedziałam nad tym od samego rana, w ogóle jeszcze wczoraj wieczorem, chociaż wieczorem jeszcze nie miałam jakby dostępu do wszystkich tam przycisków na tym moim koncie. Dzisiaj już mam, bo już jestem zweryfikowana i no za bardzo nie wiem po prostu jak to ugryźć. Spróbuję, nie wiem dlaczego jedne się wystawiają, inne nie, więc jakoś do tego dojdę, mam nadzieję. Jak wysyłam, wiecie, link na przykład sobie, to fajnie to wygląda, ale ja nie mogę tego jakby odnaleźć na Amazonie z mojego konta. Nie wiem o co chodzi. Tam jest napisane, że mam się skontaktować z kimś, no ale to zrobię później. Ale tak jak mówię, ja muszę się troszeczkę zrelaksować. Pogoda jest taka sobie, ja powiem wam, że raz pada deszcz, jest ciemno, ponuro. Nawet zdjęcia dzisiaj brzydkie wychodzą, celebrytkowe, więc zrobiłam kilka. Wstawiłam chyba na Facebooku i na eBayu, ale resztę już po prostu zostawię na jakiś ładniejszy dzień. Tak więc dzisiaj spędzam go sama ze sobą. Ja się cieszę, ja uwielbiam chodzić do kina sama. Naprawdę, kocham. Ja, to jest mój najlepszy czas. Kiedyś sobie nie wyobrażałam, żeby pójść do kina samemu. A teraz... dla mnie jest dziwne pójść z kimś, bo ani nie pogadasz, no ale wiecie, jednak lubię sama. Taka jestem samotna i wiecie, chyba to dziwne, nie? Nie wiem, napiszcie mi w komentarzu. Chodzicie same do kina? Może dlatego, że mam tą kartę, wiecie, to mi jakoś tak lepiej, bo też widzę innych ludzi, którzy przychodzą sami, więc ja się nie czuję jakoś tam inaczej. No. Dzisiaj w ogóle się powstrzymam, żeby nie kupować sobie ani popcornu, ani... co ja tam zawsze kupuję? Takie tortilla chips. No, spróbuję się opanować. Zjadłam późne śniadanie, więc nie jestem głodna. Och, miałam właśnie snack sobie wziąć jakiś, zapomniałam. No trudno, może coś tam kupię w międzyczasie. Ale dobra, jedziemy. Mam godzinę, równiutko godzinę mam do filmu, bo się zaczyna 12:50. Tam 20 minut myślę, że dojazd. Primark, zajdę do Funciaka. Aha, jeszcze mam powysyłać to, dobra. Żebym nie zapomniała, bo... a nie, w zasadzie później też mogę.
Później się spotkam z Natalką, właśnie po 15, ona tam podjedzie sobie ze szkoły, więc wrócimy razem, później odbieram paczkę i wracam do domu. Słuchajcie, a propos progresu tego IPL laseru, zrobiłam sobie jeszcze raz z dwudniową przerwą, dwudniową czy jednodniową, chyba dwu, zrobiłam jeszcze raz, w ogóle mnie nie bolało, nie piekło, bo po pierwszym powiem wam, że nogi mi bardzo piekły, ale użyłam balsam i to wszystko złagodziło. Teraz od razu się nabalsamowałam i nie miałam takiego efektu. Po prostu za długo poczekałam, żeby ten balsam nałożyć wtedy. Tym razem od razu nałożyłam balsam i kompletnie nic nie czułam. Włoski odrastają, widzę, że coś tam jest. Jakoś nie wiem, jeszcze tego efektu nie mam, wow. No ale to dopiero początek, tak? To dopiero pierwszy tydzień. A ta cała sesja ma trwać 8 tygodni, jeśli się nie mylę. No. Dobra, jedziemy. Moja ukochana skrzynka, która jest dosłownie... No, nie wiem, 300 metrów od mojego domu. No i zaraz jadę, tylko muszę powysyłać. Zaparkowałam w takim miejscu, że wiecie co, nie jestem pewna, czy to jest w ogóle miejsce parkingowe, ale zmieściłam się. Myślicie, że tu można parkować? Nie wiem, zaraz wyjdę, zobaczę. Jestem, słuchajcie, popadało teraz jak jechałam. I później przestało. Nie wiem, taka dziwna dzisiaj pogoda. W ogóle nie powiedziałam wam, że szykuję się na jakiś kiermasz z moimi cerebrytkami i musiałam kupić gazebo. Musiałam kupić gazebo, musiałam kupić stół, więc tak sobie myślę, że może pójdę jeszcze na jakieś inne kiermasze. Nie tylko w tych polskich szkołach, ale jest właśnie kiermasz Polskiego Radia tutaj w Londynie. Więc zapisy już trwają, więc nie wiem, muszę napisać maila do tamtego pana, który to wszystko organizuje. Drugie to jest, wiecie, chyba 150 funtów ten pierwszy, a drugi 300 funtów, wejściówka. Dużo, nie? I właśnie nie wiem, bo zainwestowałam w te gazebo i teraz się tak zastanawiam, że wiecie, muszę to jakoś tam wykorzystać. Bo nigdy nie chodziłam na takie kiermasze, bo nie miałam gazebo i nie miałam stolika, a teraz będę miała, ma przyjść właśnie w weekend. To wszystko. Nie, muszę się zastanowić. Muszę się zastanowić. Zapytam się, wiecie co? Bo oni mówią, że to jakieś mega w ogóle jest dużo ludzi. Jakiś tam festiwal ma być. Radio to organizuje. No ale 300 funtów to trochę dużo, nie? Chociaż moja koleżanka planuje tam pójść, więc nie wiem. Muszę to przemyśleć. Wzięłam już jedną koszulkę. Wzięłam też sobie, bo one są naprawdę bardzo fajne, mięciutkie. Ale nie ma innych kolorów, co tylko i wyłącznie czarne. Zastanawiam się właśnie, żeby wziąć jeszcze spodenki. Będzie fajnie to wyglądało razem, nie? Muszę się zastanowić. Kul dużo ludzi, jak na środek dnia. Ja już jestem w domu, Natalka również. Nic nie nagrywałam, bo Natalka była z koleżanką. Czekajcie, jeszcze jakieś buty wezmę. Wezmę was do mojej szafy. Układam moje ulubione buty, adidasy takie kremowe, beżowe bardziej. Idziemy właśnie z pieskiem na spacer, muszę go przygotować, bo się naczekał na mnie w domu. Powiem wam, że film jest mega. Wiecie co, ja chyba nie potrafię tego buta założyć bez ręki. Dobra, jest but, teraz muszę psa ubrać. Szaleczki jego. Film jest petarda, powiem wam, naprawdę świetny. Bardzo, bardzo dobrze zrobiony, ale powiem wam, że czułam się, jakbym ja sama leciała tym samolotem. I to było straszne, bo wiecie, że ja nie lubię latać. Jak już pobiegł. Już się nie może doczekać, co? Jeszcze pokażę wam nasze piękne widoczki. Nasze codzienne. Widać, że tam jakaś barka zaparkowała po prawej stronie, rzadko to się zdarza. Nawet nie wiem, czy oni mogą, wiecie. Zawsze stawiał właśnie po drugiej stronie. Sumują. Idziemy chyba do dużego parku. Wziąłem piłkę, więc trochę się wybiega. I może poczytam książkę, może będę miała w końcu pół godziny dla siebie. No dobra, żeby nie było, nie że dla czas dla siebie, ale taki czas ja i książka. Bo jakoś tego mi brakuje, wiecie? Bo zawsze jak tylko mam chwilę, jakiś czas, że już zrobię, to wiecie, takie obowiązki domowe i tak dalej, to już zaraz... Albo jakaś wiadomość przyjdzie, albo później sobie myślę, a muszę celebrytki porobić troszkę właśnie. Oczywiście wszystko związane z biżuterią. Tak więc wiem, że jedno mam zamówienie do spakowania dosyć duże, ale mogę to zrobić trochę później. Więc chcę właśnie taką mieć chwilę z kaweczką
chyba na moim balkonie i książkę. Jake mnie ciągnie już wiadomo gdzie. Tu przechodzimy przez blok, bo ten jest troszeczkę inny. I tam prosto do parku. Czasem go już tutaj spuszczam, ale widzę, że tam ktoś się kręci. Gdzie jest piłka? Dawaj piłka. Dawaj piłkę. Gotowy? On uwielbia tą piłkę, która skacze. Znalazłam drugą, więc co? Miałam pakowanie trzech. Jedna się zgubiła. Jedną właśnie znalazłam teraz w domu, nie wiem gdzie jest trzecia, nie wiem, pewnie też zgubiona. Gdzie jest piłka? Będę rzucać znowu. Jesteś gotowy? Widzieliście? Daj piłkę. No ja nie będę ci wyrywać, nie. I co? I teraz kto pierwszy? No ale jak mi dajesz, to musisz dać do końca. Daj piłkę. Już położyłeś? Dziękuję. Okej, gotowy? Gotowy, Jake? Ready? Jeszcze czekam, żeby się położył. Get it back! Z jednym zębem trzyma tą piłkę. Fajna, ona jest taka malutka. Dobry piesek. Dobry. Jeszcze raz? To jeszcze raz. Cudowna pogoda. Przynieś piłkę. Pieseczku. Po co wyprawiasz? Ha? Idziemy na rzeczkę, co? Bierz tylko piłkę, Jake, dobra? Idziemy na rzeczkę, pokażę wam, jak tutaj jest ładnie. Z drugiej strony są pieski, widziałam. To akurat znamy ich. Bo ostatnio wam pokazywałam. Znaczy nie pokazywałam, tylko mówiłam o nich. Może jest przepiękna pogoda. Już się troszeczkę odstresowałam, wiecie, po tym filmie. Bo film... Gdzie jest piłka? Film był po prostu ekstra. Naprawdę polecam. Od 12 roku życia z dorosłym trzeba tam pójść, więc Natalce też ona by poszła. Może z nią jeszcze raz pójdę. Bo albo pewnie będzie niedługo na jakimś tam Netflixie czy coś. Za rok. Bo naprawdę świetny film. Cudo. Widziałam, że kilka fajnych filmów wyjdzie. Mission Impossible z Tomem Cruise'em jeszcze raz chyba 2023. I to pierwsza część. Coś jeszcze w czerwcu. Dwa filmy jakieś będą nowe. Coś fajnego. To w się odbyte. Z tyłu za mną jest rzeczka. Wiaterek właśnie. Pies czeka. Czekasz tak, że ci rzucić to masz. On się położył, wiecie? Więc filmy fajne będą. Się szykuje fajnie. Ja mam tu kartę, wiecie, że mogę sobie, ja płacę ją. Ja za rok za nią zapłaciłam. Można ją też płacić tam miesięcznie. I chodzę, kiedy chcę do kina, bo ja uwielbiam kino. To wam już nieraz o tym mówiłam. I się nie wstydzę tego powiedzieć, że chodzę do kina sama. Bardzo często. Często, wiecie, też z innymi osobami. Ale często chodzę sama i po prostu to uwielbiam. Chociaż dzisiaj mnie taka para wkurzyła i powiem wam, że starsi ludzie siedzieli na moim miejscu. Ja przyszłam no tak 5 minut od tego, jak już się zaczęły tam reklamy, bo 12.50, zaczynało się 12.55, przyszłam. I on siedział na moim miejscu i kobieta obok. I oni mówią, on wie, że to ma siedzenie, on mówi, a no bo ktoś siedzi na moim. I tak sobie pomyślałam, czy naprawdę było pusto tam. I tych kilku chłopaków tam siedzieli z drugiej strony. Ja mówię, no to trzeba powiedzieć, żeby zeszli z tego siedzenia. Oni coś tam pobełkotali i się ona obok u mnie usiadła. Ja mówię, że tutaj są cztery miejsca jeszcze wolne. Ona tak się na mnie popatrzyła i się jakby o te cztery miejsca przesunęli. Czemu nie poszli na swoje miejsce? Później się tak zastanawiałam, oni między sobą później rozmawiali, że oni chyba tam w ogóle nie siedzą, tylko z drugiej strony mieli siedzieć. Nie rozumiem tego, po co wybierają sobie siedzenie, bukują to siedzenie wcześniej, kupują bilet, a później nie chcą na tym siedzeniu siedzieć, więc po co to? Przecież nie ludzie też sobie bukują właśnie po to, żeby tam siedzieć, nie? Nie, napiszcie, co wy o tym sądzicie. Dla mnie to jest takie dziwne, nie? Ja zabukowałam to siedzenie, bo chciałam tam siedzieć i chciałam siedzieć, żeby nikt koło mnie nie siedział, tak? Specjalnie właśnie takie siedzenie wybrałam. Dziwni ludzie są, powiem wam. Dziwnie, ale miałam wam pokazać rzeczkę. Strumyczek nasz, przepiękny. Zobaczcie. I w drugą stronę. Tam już chyba nieraz wam pokazywałam, że tutaj jest budynek, który stał długo, długo opuszczony. Wydaje mi się, chociaż rzucę tu smycz, wydaje mi się, że tam
że to było coś pod wynajęcie, bo jest kilka takich, wiecie co, drzwi. I oni remontowali tam już od zimy. Już ponad pół roku remontują jeszcze, ale tak postawili tutaj teraz płot wysoki, co jest bardzo rzadko spotykane tutaj w Anglii, żeby takie płoty były. Nie wiem, czy tutaj zobaczycie, o, ten płot. Rzadko to się właśnie zdarza tutaj w Anglii, żeby płoty stawiali takie wysokie. Widzę, że jakieś tam samochody, jakaś betoniarka. Więc nie wiem, co oni tutaj planują. Ale coś się dzieje. Ja sama tam chętnie w dziecku zamieszkała, gdyby to można odrenować. Wyremontować. Nie wiem, co ja w ogóle mówię. I wiecie, jakiś taki fajny domek. Mi się w ogóle tak marzy właśnie o domku. Nie za dużym, ale jakimś takim fajnym. Może kiedyś spełnię swoje marzenia. Na pewno nie w Londynie, tylko gdzieś pod. Bo tutaj nie ma miejsca. Londyn jest już tak przepełniony ludźmi, że każdy mieszka po prostu na sobie. Wszędzie mieszkania i mieszkania tylko dobudowują. Na naszym osiedlu to powiem wam, że już jest tyle mieszkań, a ceny są po prostu kosmiczne. Kosmiczne. Od tak nasz apartament dwupokojowy, znaczy dwie sypialnie i salon, i kuchnia, i łazienka, to jest od 350 tysięcy wzwyż. No. Tam jest nowe budownictwo takie, to tam chyba nawet jeszcze więcej. I powiem wam, że oni nawet nie robią dwóch sypialni i salon, tylko przeważnie są to jedynki. Więc to jest właśnie dla takich professionals tak zwanych, bo u nas jest bardzo dobry dostęp, dojazd do centrum Londynu, bo to jest jakby ostatnia stacja Londynu, że można oisterkę używać. I jest ten szybki pociąg i do London Paddington w 25 minut czy 35 minut się dojedzie. Albo Ealing Broadway właśnie w 20 minut, więc bardzo dobry dojazd, no i dużo właśnie takich professionals, czyli osoby, które pracują w centrum w Londynie, tutaj po prostu mieszkają, takie wiecie, pierwsze mieszkanie, tańsze niż w Londynie, bo tam to są miliony, ja? No więc tak się tutaj nasza miejscowość, nasze osiedle rozbudowało. Ja mówię miejscowość, ale no to jest osiedle. Te nasze osiedla to są jak właśnie miejscowości w Polsce. Ale jest przepiękna pogoda, wiecie co, tak padało wcześniej, co chwilę padało, słońce padało, a teraz już od dobrej półtorej godziny ani kropelki, przepiękne słońce, jak widzicie. Słoneczko, wiaterek. Słyszycie, co tu za mną teraz? No trudno. Takie uroki, nie? Właśnie tutaj stanęłam, ale chcę, żeby ja się trochę wybiegał. Przejdę się z nim jeszcze naokoło, porzucam piłkę, patrzę, że właśnie jakaś para przyszła z dziećmi. Więc nie chcę, żeby tam Jake biegał. No więc zaraz będę jemu rzucać piłkę, pobawimy się i wracam do domu na kawusie i książeczkę. Jak przyszła do mnie dzisiaj paczuszka z Amazona. Dosyć ciężka, zobaczcie, to jest ten stojak na bransoletki w kolorze szarym i jest 5 takich rolek, na które można bransoletki wkładać, więc mam nadzieję, że wszystkie tam wejdą. W końcu jakoś ładnie to będzie wyglądało, ale wiecie co, nie wiem, gdzie ja to postawię. Chyba będzie musiał stać u mnie na biurku. Jest naprawdę duże. Dobra. Hello. Natalka biegła. Czekajcie, schowam piłkę. Żeby dobrze mi się czytało i piłkoweczkę, to wiecie co, zrobię te celebrytki i będę miała to z głowy po prostu. Będę wiedziała, że jest spakowane i wiecie, nic nie będzie mi po prostu siedziało na głowie, bo bardzo tego nie lubię, więc zrobię celebrytki, robię kaweczkę i idę czytać książkę, której po prostu nie mogę dokończyć, bo no cały czas się czymś zajmuję. Tak jak mówię, ten Amazon przez ostatnie kilka dni cały czas był na mojej głowie i dalej wiecie co, ja tam nie mogę dojść, ale tak sobie pomyślałam, muszę taką przerwę sobie zrobić, skoncentrować się troszeczkę na sobie. Wam też to polecam, jeżeli czegoś nie możecie przeskoczyć, bo coś tam wiecie, nie wiem, coś siedzi u was w głowie, nie możecie, nie wiem, jakiegoś pomysłu mieć na rozwiązanie jakiejś sytuacji, po prostu weźcie dzień wolny. Dzień wolny, zróbcie coś innego, zróbcie coś dla siebie, dopiero pomyślcie o tym jutro. Tak więc ja chyba też tak zrobię i coś jeszcze na obiad zrobić, nie? Natalka zjadła obiad wczorajszy. Ja w zasadzie nie jestem głodna, wiecie. Jakoś tak mi się może po kawie zobaczę. A jest to dopiero godzina, która piąta. To już by nie wypadało jeść, nie? Później. Ale zobaczymy. Wypiję kawkę, poczytam, zrelaksuję się, a wam życzę miłego dnia. Pa, pa. Across the room, when our eyes met, I never knew that I could feel this way.